dobry, Iwona Krzyżak, rozmowa bardzo polityczna, a dzisiaj sporo będzie o regionie i o strukturach Polski 2050. Z nami Robert Gajda. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Przewodniczący, szef struktur Polski 2050 w Konińskim Okręgu Wyborczym. Tak, no i jeszcze przedstawię Pana dodatkowo dla tych, którzy Pana nie za dobrze jeszcze kojarzą. Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Zgadza się. No i kandydat na burmistrza Koła w poprzednich wyborach samorządowych. Bardzo dobry wówczas wynik. Start w barwach PO i Nowoczesnej. Zdobył Pan o 13 głosów mniej niż obecny burmistrz Krzysztof Witkowski. 12. 12, przepraszam. Popierany przez SLD. Podobny scenariusz szykuje się w Kole? Szykuje się Pan na fotel burmistrza? Przyznam szczerze, że nie. Nie szykuję się w tej chwili na fotel burmistrza z dwóch powodów. Przede wszystkim praca, którą objąłem w 2019 roku 17 stycznia, czyli funkcję prezesa wodociągów i kanalizacji, spowodowała, że muszę ponadrabiać te zaległości, które są w spółce. Muszę parę rzeczy zmienić, wprowadzić swoją jak gdyby politykę działania, jak również dokończyć największą inwestycję, bo jak Pani się orientuje, w tej chwili prawie już mamy na ukończeniu modernizację oczyszczalni ścieków, inwestycje warto ponad 60 milionów, z czego 50% jest z dofinansowania z funduszy europejskich. No i Wasze wodociągi, z tego co już zdążyłam się od Pana dowiedzieć, tak, poza anteną, tak, tak, to tak, są jedne z niewielu wodociągów w Polsce, takich spółek, tak, które dokładnie nie tak mają dzisiaj problemów finansowych. To prawda, to prawda. Udało nam się. Myślę, że na osobną rozmowę umówimy się, żeby Zgadza Pan nam się opowiedział, jak Wyście to zrobili. Zgadza się. Na pewno pomogło nam też to, że mieliśmy rok później taryfę zatwierdzaną niż wszyscy poprzednicy, gdyż mój poprzednik niestety również miał problemy z wodami polskimi, jeżeli chodzi o zatwierdzenie taryfy, trwało to ponad rok, więc my byliśmy w tym mniejszym koszyku, który później był bardziej skrupulatnie rozliczany, ale okazało się, że no udało nam się przeforsować wiele z naszych pomysłów, no i dzięki temu dajemy sobie radę. Też chciałem powiedzieć, że właśnie od 8 marca mamy już nową taryfę skróconą. To też jest ewenement, jeżeli chodzi o, nawet nie tyle o Wielkopolskę, co nawet o Polskę, ale my mieliśmy tak przygotowane, tak zoptymalizowane koszty, że Wody Polskie stwierdziły, że mamy prawo zmienić tą taryfę i podwyższyć cenę. Przede wszystkim chodziło o wodę. Czyli jednak okazuje się, że z Wodami Polskimi można się dogadać. To prawda. Ale proszę powiedzieć, wracajmy do wyborów, bo to w końcu rozmowa bardzo polityczna. Tak. Jak to będzie? Załóżmy, Krzysztof Witkowski startuje, ubiega się o reelekcję i co robi Polska 2050? Czyli powiem Pani tak, cały czas wiadomo, że obserwujemy, jesteśmy jak gdyby w koalicji z Lewicą w Kole. Ja poparłem Pana Burmistrza Krzysztofa Witkowskiego w drugiej turze, przekazałem mu jak gdyby poparcie swoich wyborców, udało nam się, nie ukrywam, że też nam trochę PiS pomógł w tym, gdyż był wrzucony na Facebooka taki post, w którym przedstawiciel PiS-u stwierdził, że ja go popieram, co było kłamstwem. Ja wtedy się odniosłem do tego bardzo emocjonalnie. Ale Pan ma w ogóle takie niezbyt dobre relacje dzisiaj z PiS-em. No, czytałam niestety, tak, niedawno Pana wpis dotyczący jednej z Pań radnych. Zgadza się. Dokładnie tak. I mówię, była sytuacja tego typu, że mówię, pomógł nam w tym wypadku ta osoba, która startowała. Burmistrz został wybrany, ja poparłem go. Cały czas mówiłem, że jeżeli nie będzie żadnych wpadek, jeżeli będzie polityka prowadzona w tym kierunku, w którym powinna być, a przyznam szczerze, że naprawdę na tą chwilę, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, o prowadzenie miasta, jest to robione wzorcowo i gratuluję Krzysztofowi. Dlatego też stwierdziłem, że byłoby nie fair, gdybym wystartował przeciwko niemu, skoro uważam, że robi wszystko dobrze. Bo nie ukrywam, że będę startował najprawdopodobniej za kolejne 5 lat, ale wtedy to będzie jak najbardziej pokaże, że chcę ciągnąć tą politykę i iść w tym samym kierunku. Wiele rzeczy mnie w samorządzie nauczyło, których sobie nie zdawałem sprawy wchodząc w politykę, że tak trzeba podchodzić do sprawy. Co najważniejsze, Krzysztof w tej chwili pokazuje, że jest burmistrzem wszystkich Kolan, a to jest wielki plus. Tu niestety polityka musi odejść na drugi tor.
No i za to przede wszystkim mu dziękuję, że tak podchodzi do sprawy. Współpraca, tak samo mówię, na bazie prezes wodociągów, a w tym wypadku walne zgromadzenie wspólników, bo burmistrz jest walnym zgromadzeniem wspólników, również jest bardzo dobra. On wie, że jestem specjalistą, jeżeli chodzi o sprawy ekonomii. Mam od tego radę nadzorczą, która mnie kontroluje i nie przeszkadza mi w tym, co robię, bo widzi, że faktycznie przynosi to dobre efekty, choćby to, o czym pani wspomina, że jesteśmy jedną z niewielu spółek, która naprawdę sobie poradziła w tych ciężkich czasach. Przeprowadzamy wielką inwestycję mimo krachu na rynku pracy, bo wiemy, że wojna spowodowała, że dużo pracowników z Ukrainy uciekło, gdzie były też coraz droższe materiały, jednak to wszystko idzie nam do przodu i dajemy sobie radę. Czyli popieracie Krzysztofa Witkowskiego. Na tą chwilę popieramy Krzysztofa Witkowskiego i myślę, że nie tylko my. Też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tak jak pani mówiła, 12 głosów różnicy. Boimy się też tego rozbicia. Boimy się, że może PiS wrócić do władzy w kole. My już mieliśmy władzę PiS-u, między innymi pan burmistrz Maciaszek pokazał, jak można zarządzać. Wiemy, co się wtedy działo ze spółkami. Afery też. Dokładnie tak. Dlatego też stwierdziliśmy, że trzeba iść w tym kierunku, trzeba, mówię, zjednoczyć się, skonsolidować, mówię, nasze siły po to, żeby pokazać, że jesteśmy mocniejsi od PiS-u w tym okręgu. A czy ruch Polska 2050 wystawi swojego kandydata na prezydenta w Koninie? A czyli tego powiem pani szczerze, nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądała sytuacja. W tej chwili, z tego co się orientuję, cały czas jest koalicja, która została już zawiązana na tamtych wyborach. Jak pani wie, wiceprezydent Paweł Adamów wywodził się również z Koalicji Obywatelskiej, wtedy też z Ruchu Nowoczesnej. I a teraz w Polsce 2050? Jest w Polsce 2050, więc stwierdziliśmy na pewno, że dopóki trwa ta kadencja, idziemy razem i dotrzymujemy słowa Platformie i się trzymamy razem i przyglądamy się temu, co się dzieje. Przyglądamy się, jeżeli będą jakiekolwiek niejasności, będziemy starali się to z koalicjantem obecnym wyjaśniać. Z tego, co tutaj rozmawiałem, no to mówię, jeżeli chodzi o miasto, no to wiem, że zbyt dużego pola do popisu koalicja nie ma, bo wiemy, że z SLD ta współpraca jest dosyć ciężka i raczej nie zanosi się na to, żeby się poprawiła. Czego nie można powiedzieć, choćby powiecie, bo tam wiem, że jest o wiele lepiej. No ale myślę, że w tej chwili też pozycja Polski 2050 w Koninie będzie dużo mocniejsza niż kiedyś była Nowoczesnej w Koninie. Bo ja też mam być tego gwarantem, będę starał się rozwijać ten cały okręg i pokazać, że jesteśmy na tyle mocną siłą, żeby nas traktować jak równorzędnego partnera, a nie jako po prostu dostawkę. Ale póki co, na razie, przynajmniej do wyborów parlamentarnych, tak, dokładnie tak. Poparcie dla obecnego prezydenta Piotra Korytkowskiego. Dokładnie tak. A teraz przenosimy się na chwilę do Turku. Dobrze. Burmistrz Romuald Antosik, tak, znany panu jest, zgadza jego się, wieczny i ciągły spór z PiS-em, tak, z radnymi, ze starostą z PiS-u. Co tam się będzie działo? Wasz kandydat, czy raczej poparcie dla Romualda Antosika? Znaczy, przyznam szczerze, że tutaj z Romualdem też już wiele razy spotykaliśmy się. Bardzo mi się podoba jego podejście. No rzeczy widzimy, że niestety, no tak jak i u nas w kole, nieważna dla PiS-u jest merytoryka, bo mamy przykład, mówię choćby mojej osoby, nie usłyszałem nigdy z ust przedstawicieli nawet PiS-u, że coś robię źle, że jestem niekompetentny. Zawsze szuka się takich spraw, które po prostu bolą mieszkańców, czyli choćby zarobki, które są nieuzależnione od nas, tylko akurat mówię, zarobki prezesów spółek ustala ustawa, którą to PiS zmienił. To panu wytknięto. Dokładnie tak, i to mi właśnie ostatnio wytknięto. Tam dosyć ostro poszliśmy w tym kierunku, bo ja nie byłem gotowy nawet pójść do sądu, bo to było już szkalowanie mojej osoby. Tak, pani już się zorientowała, ja już prawie 9 rok jestem w polityce tej naszej kolskiej, robię naprawdę dużo rzeczy dobrych dla tego miasta. W wielu instytucjach się udzielam bezpłatnie, więc uważam, że nie zasłużyłem na takie potraktowanie. Ja mówię, wyciąganie coś, co nie jest uzależnione ode mnie, to troszeczkę jest nie fair. I tą samą sytuację ma Antosik, bo ja z tego, co też czytałem, choćby właśnie sprawa deszczówki, no tam wiem, że powiat nie chciał płacić za deszczówkę. Nie płaci do tej pory. Nie płaci. No z tego, co wiem, pozakręcali tam, a studzienki kanalizacyjne. Studzienki, dokładnie tak. No więc wiadomo, że tutaj jest bardziej, mówię, geotermia zablokowana. Tak, dokładnie tak. Akurat tam mówię z geotermią, to z tego, co ja słyszałem, no to były błędy tam, jeżeli chodzi o planie zagospodarowania przestrzennego. I to było jak gdyby, jednak chociaż gdyby się chciało, można załatwić wszystko. Ja uważam, że nie ma nic gorszego niż brak współpracy między miastem a powiatem.
I tu nie ukrywam, że jeżeli chodzi o koło, będziemy też chcieli to zmienić, bo mówię, w tej chwili, jak pani wie, w powiecie u nas rządzi Prawo i Sprawiedliwość i ta współpraca, delikatnie mówiąc, jest słaba między powiatem a miastem. Będziemy chcieli to zmienić i myśleć bardziej właśnie w tym kierunku. A co właśnie z tym poparciem dla Romualda Antosika? Ja przepraszam, że tak cisnę, ale to jest moje zadanie. Ja rozumiem, oczywiście zgadza się. Ja myślę, że mówię, na tą chwilę jest całkiem niezłym kandydatem. Nie mamy na tą chwilę tak dobrej osoby, która by mogła z nim konkurować. Wiele punktów programowych się pokrywa z tym, co my robimy, więc myślę, że będzie miał duże szanse na to, żeby również liczyć na nasze poparcie. A teraz Słupca. Tak. I popierany przez PSL, zresztą członek PSL, Michał Pyrzyk, długoletni burmistrz. Wam coraz bliżej widzę do PSL-u, tak? Wspólna lista spraw, pakt senacki. Tak. No i co tam w tej Słupce? Znaczy tak, w Słupce tutaj nie ma rozstrzygnięcia i na pewno tu będziemy się zastanawiać, co dalej zrobić. Jeżeli chodzi, tak jak pani mówi, o tą współpracę z PSL-em, jak przy każdej koalicji, wiadomo, że jakaś ona powoli się zawiązuje, chociaż jeszcze do końca nie zostało to potwierdzone, jak pani wie, przez górę, ale co jedna rzecz cieszy, że mówię, pewne ustalenia programowe już są między tymi dwoma ugrupowaniami i z tego, co też słyszałem, że nie tylko między tymi dwoma, że coś tam jeszcze się nam kroi. Dla mnie jest to ważne, że widać tą współpracę. Dobrze, wszyscy wiemy, że w państwie wszyscy namawiają do jednej listy. Muszę się dużo wszystkim natłumaczyć, że jednak ta jedna lista to nie jest nic dobrego dla nas. Jednak, pan tak uważa. Tak, problem jest tego typu, że z tych naszych wyliczeń, które my też robiliśmy badania, około 750 tysięcy wyborców nie pójdzie na wybory, jeżeli pójdzie jedna lista. Bo osoby, które zawiodły się na PiS-ie, niekoniecznie pójdą na wspólną koalicję, gdzie jest również Platforma i Donald Tusk. Bo sama pani wie, że ja mówię, bardzo szanuję tego człowieka, jego wkład jest nieoceniony, ale tak jak PR mu zepsuto, tak po prostu z wieloma ludźmi, co rozmawiam, to mówią, was wesprzemy, ale nigdy Platformę. A jak pójdziecie z Platformą, to was nie wesprzemy, pójdziemy na Konfederację. A Konfederacja to jest piąta kolumna PiS-u, więc tutaj byłby problem dla wszystkich, więc apeluję do wszystkich mieszkańców, jeżeli możecie, to mówię, idźcie na nas, nie idźcie, broń Boże, na Konfederację, bo jak oni się poukładają, będziemy mieli kolejne Węgry. Bo sami widzimy, na Węgrzech też przekonywano całą opozycję i doprowadzono do tego. Wszyscy mówili, jedna lista, zliczano wspólnie, że tam będzie ponad 60%. No pierwsze sondaże pokazywały, że mają z wygraną, że, a w ostateczności co wyszło, wygrał Fidesz. Niestety oni mieli 38%. Ale widać, panie Robercie, że pan się rzeczywiście pasjonuje polityką. Tak, tak. Ale zejdźmy teraz znowu na ziemię i spójrzmy na to nasze lokalne podwórko. Teraz temat z serii trudnych. Tak. Sama jestem ciekawa, co pan na ten temat powie. No bo tak, według obecnych przepisów prezydenci, burmistrzowie miast nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek komunalnych z ich miejscowości. Dokładnie tak. Tak, ale część z nich, i to sporo ich takich w Polsce, omija ten zakaz, dorabiając w samorządowych firmach z innych miast. I oferują sobie nawzajem stanowiska na zasadzie wzajemności. Kalickie linie autobusowe, członkiem Rady Nadzorczej od 2020 roku jest prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole, Przemysław Stasiak. Przepraszam, tak. U pana Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole, członkiem Rady Nadzorczej od maja 2022 roku jest wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny. Tak. Wiceprezydent Konina Paweł Adamów, to już wiemy, bo to było wielokrotnie u nas opisywane, tak, ale też ostatnio ogólnopolskie media zajęły się tym tematem. Jest w radach nadzorczych dwóch spółek komunalnych ze Świebodzina, a burmistrz Świebodzina zasiada w dwóch firmach komunalnych z Konina. Piotr Korytkowski, prezydent Konina, zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kępnie oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Buku i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy. Chodzi mi o samą zasadę. Czy według pana to jest okej? A czy powiem tak, sytuacja, gdzie są na przykład stanowiska pracy, gdzie
mamy bez żadnych kwalifikacji, obejmujemy takie stanowiska, jest to jak najbardziej nie fair w sytuacjach, kiedy zasiadamy w spółkach Skarbu Państwa lub innych spółkach komunalnych, no to tam już wiemy, że musimy mieć albo państwowy egzamin, który nas upoważnia do tego, albo musimy skończyć studia MBA lub mieć tam doktorat z ekonomii lub z prawa, więc tu w tym wypadku jednak trzeba mieć jakieś kompetencje. Jeżeli ktoś czymś się zajmował już wcześniej, zasiadał w radach, a później się okazało, że na przykład awansował, tak tutaj w przypadku czy jednego prezydenta, czy prezesa, na przykład u mnie, pana Przemka, na jakieś stanowisko, trudno, żeby zabronić mu, żeby robił coś, w czym jest dobry. Ja nie ukrywam, że też poruszałem ten temat u nas, bo w Hołowni 2050, jak pani wie, Szymon też powiedział, że skończymy z upolitycznianiem tych spółek, że będziemy wprowadzali kodeks etyczny. I też się zapytałem, o co tu dokładnie chodzi w tym, bo mówię, hasło jest rzucone w ten sposób, że ja będąc w tej chwili prezesem spółki, a będąc w polityce, na dobrą sprawę w następnej kadencji powinienem wyjść ze spółki, no bo jestem politykiem, a jestem prezesem. No i nie do końca mówi, że to zostało przekazane tak, jakie były intencje Hołowni 2050. Tu przede wszystkim chodzi o to, że muszą być powołane komitety, które będą powoływać takie osoby na te stanowiska. Czyli będzie normalnie konkurs przeprowadzany, co akurat z czym się zgadzam, powinno to tak wyglądać. A z drugiej strony, jeżeli ktoś już ma te prawa nabyte i był już wcześniej w takich radach nadzorczych, to też nie można go wykluczać z tego i w ten sposób zostało mi to przekazane. No ale co pan o tym sądzi? Bo ja panu powiem, jako mieszkanka Konina, jak ja odebrałam fakt, że mój prezydent zasiada w radzie nadzorczej w innym mieście, pomyślałam sobie tak. Przecież to jest prezydent, tak, który, któremu ja płacę, bo to ja płacę panu prezydentowi. Zgadza się, zgadza się. I ja wymagam za tę kasę, którą mu płacę, tego, żeby on oddawał wszystkie swoje siły i kierował swoje wszystkie siły i całe swoje zaangażowanie na pracę dla miasta, tak? Oczywiście. Dlatego został wybrany. Czym jest właśnie, widzi pani, no są takie luki w prawie, które niestety nie zawsze pasują z etyką. Tak jak pani wspomina, chciały pani, żeby tylko i wyłącznie, tylko że ja też uważam, że żeby pracował tylko i wyłącznie dla dobra miasta, też powinni inne pieniądze zarabiać. Całe szczęście została odblokowana ta ustawa, która blokowała wynagrodzenia burmistrzów i prezydentów miast, bo przecież doszło do takiej paranoi, że faktycznie 2/3 mojej pensji to zarabiał burmistrz miasta, który miał nad sobą całe miasto, musiał tym wszystkim się, no więc to było śmieszne. Ja uważam, że takie osoby na takich eksponowanych stanowiskach powinny zarabiać na tyle pieniędzy dużo, żeby, tak jak pani mówiła, w 100% zajmowali się tylko i wyłącznie swoją miejscowością i nie musieli dorabiać w innych miejscowościach. Czy zmieniłby pan tu w tym zakresie właśnie przepisy? Czy pozostawiłby pan to nie, tak, jak jest? Ja przyznam szczerze, też jestem po rozmowie na ten temat, bo spodziewałem się tego pytania z panią posłanką. My stwierdzamy jedno, że jednak będzie ten kodeks, my będziemy wymagali od tego, żeby dani nasi kandydaci byli w danych miejscowościach, żeby nie było takich sytuacji, że jesteśmy w radach nadzorczych w innych miastach i będą musieli się do tego podporządkować. No tutaj zastaliśmy już taką sytuację, trudno, żeby w tej chwili też dezorganizować pracę poszczególnych spółek w danych miastach, ale Paweł też wie o tym, że nie do końca nam się podoba taki, a nie inny scenariusz. Czyli jeżeli Paweł Adamów zostałby waszym kandydatem na przykład do Sejmu, tak? Bo o tym się dokładnie mówi. Dokładnie tak. To czy wtedy uważa pan, że powinien zrezygnować z zasiadania w Radzie Nadzorczej? Jak najbardziej tak. Jak najbardziej wtedy tak. Jak najbardziej tak. No to powiem panu, że zaskoczył mnie pan tą deklaracją. Ja pana pytaniem nie zaskoczyłam, a pan mnie tą deklaracją zaskoczył. Bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o... Mówię, nie jest to nic niezgodnego z prawem. Tak prawo nasze mówi to, co pani mówi. Tak, mówię, to jest zgodne z prawem, ja wiem. I z Poznania prezydenci też tak korzystają. Dla mnie to bzdura i mówię, chciałbym, żeby zmienić przepisy w tym kierunku, żeby ci prezydenci nie musieli pracować w innych spółkach, żeby dorabiać. Powinni zarabiać tyle, na tyle godziwie. Tak jak tutaj mówię, prezydent jest prezydentem dużego miasta, bo Konin jest dużym miastem. Miastem z problemami. Tak, dokładnie tak. Są ogromne problemy. I zobaczmy na zarobki, które miał prezydent, bo przecież to w oświadczeniach państwo macie, a na przykład ile miał prezes wodociągu.
pociągów z Konina. Dla mnie było to nie fair. Ja wiem, że my jako prezesi odpowiadamy im własnym majątkiem, troszeczkę nasza odpowiedzialność jest dużo większa, ale uważam, że te proporcje, jeżeli chodzi o zarobki burmistrzów i prezydentów, były po prostu zbyt niskie, bo dobrze wiemy, że w tej chwili kierowca jeżdżący tirem na zachodzie ma 10 tysięcy na rękę tyle, co ma burmistrz w danym mieście. No to troszeczkę jest to uwłaczające, a nie powinno tak być. Panie Robercie, tak. Z tego, co pan mówił, to pan nie będzie startował w tych wyborach, tylko w wyborach samorządowych, tak pana zrozumiałam. Tak. A wybory parlamentarne? Nie, w wyborach samorządowych nie będę startował na burmistrza. Na burmistrza, ale na radnego? Na radnego miejskiego na pewno nie, bo nie mogę. Radny powiatowy, bo tak wspominałem pani, będziemy chcieli się bardzo przyjrzeć powiatowi i zmienić zarządzanie powiatem, więc tu są pewne rzeczy, no ale to jeszcze jest daleka przyszłość. Na ten temat na razie nie będę się wypowiadał. Ale taka przymiarka jest, tak? Tak, tak. Tak możemy o tym powiedzieć. Przede wszystkim, tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby była wielka współpraca między powiatem a miastem, bo jest dużo rzeczy do zrobienia. Tutaj mówię, akurat wy jesteście na prawach miasta powiatowego, więc też jest troszeczkę inaczej. A u nas jest cały czas ten problem. Mamy choćby mieszkańcy oburzają się, bo też właśnie burmistrz jest atakowany przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że dane ulice są brudne, że mamy niewyciętą trawę. Okazuje się, że te ulice to są ulice powiatowe. Tylko że mieszkańcy koła, kto wie, która ulica jest powiatowa, która ulica jest miejska, która ulica jest wojewódzka. Moim zdaniem powinno być to wszystko pod jednym. Skoro są ulice w mieście, powinny być pod miastem, są poza miastem, to są ulice powiatowe. I wtedy nie byłoby tego sporu kompetencyjnego. I mówię, w tej chwili z tym jest problem. I my będziemy chcieli to zmienić. Będziemy chcieli się w jakiś sposób dogadać, żeby jednak to było wszystko zadbane. My zauważamy, że w tej chwili, mówię, powiat nie robi ulic powiatowych w mieście, bo wiedzą, że to poszłoby na konto Krzysztofa Witkowskiego. A nie chcą mu robić dobrego PR-u w tym kierunku, no bo wiemy, że jest to walka polityczna, a tak nie powinno być. Przede wszystkim ja mówię, że niepotrzebnie ta wielka polityka schodzi do tych naszych małych ojczyzn, niech ona zostanie w Warszawie, mamy tam pewne wytyczne i tam sobie pracujmy, ale mówię, w mieście powinniśmy się ze sobą dogadywać, bo to chodzi o dobro wszystkich mieszkańców. Panie Robercie, ostatnie pytanie. Zadałam to pytanie panu poza anteną, ale myślę, że warto, żeby również internauci usłyszeli odpowiedź. Dlaczego wszedł pan do polityki? Znaczy tak, dlaczego wszedłem do polityki? Przede wszystkim był pewien moment, bo byłem przedsiębiorcą, który miał własny interes już prawie 20 lat i w pewnej chwili stwierdziłem, że pieniędzy już się jakieś dorobiłem, domu się dorobiłem, chcę coś zrobić dla tego miasta. No i okazało się, że żeby cokolwiek zrobić w mieście, żeby być zauważalnym i być poważnie traktowanym, to trzeba się niestety związać z jakimś ugrupowaniem. Pierwszą moją taką działalnością w naszym mieście i cieszę się, bo to od 2014 roku obowiązuje karta seniora. To był mój pomysł, znaczy nie tyle mój pomysł, ale był skopiowany w tym wypadku z miejscowości Słupca, bo tam to zaczęło działać. Udało mi się przekonać przedsiębiorców, bo tak jak wspominałem, byłem przedsiębiorcą. Kilkudziesięciu przedsiębiorców do tego się przyłączyło. Uchwała przeszła, pomogło mi wtedy miasto, żeby napisać tą uchwałę. Zrobiliśmy kartę właśnie seniora i dużej rodziny. Wprowadziliśmy to do obrotu i wtedy jeden z radnych mnie zauważył, mówi, że ty się nadajesz na to, żeby wejść w politykę. I zaproponował mi, bo wtedy powstawała nowa partia, to była Partia Nowoczesna. No ja, jak mówię, interesowałem się polityką, ale nigdy nie myślałem, żeby w to wejść. Spotkałem się wtedy właśnie z Pauliną Henning-Kloską, która była kandydatką na posłankę. I po pierwszej rozmowie ona do mnie mówi, ty to mi się nadajesz tutaj na kandydata na burmistrza. I dopiero wtedy raz stwierdziłem, a czemu by nie, można spróbować. I od tamtego momentu się zaczęło działanie, bo mówię, w stowarzyszeniach byłem znany, ale nie szerokiemu gronu, a stwierdziłem, że jednak trzeba zacząć budować swoją markę. No i robię to już 9 rok. Czy dobrze? Mi się wydaje, że chyba całkiem nieźle, bo tak pani wspomniała, po 4 latach bycia w polityce 1810 głosów, trzeci wynik w mieście o 12 głosów, tylko mniej od obecnie rządzącego pana burmistrza, więc uważam, że jest to wielki sukces. Tym bardziej, że no nie do końca Koalicja Obywatelska spełniła swój obowiązek, bo miał być poparty przez koalicję, przez wszystkich jej członków, a struktury Platformy Obywatelskiej z koła założyły swój komitet i szły ze strony stowarzyszenia, co spowodowało, że nie wprowadziły żadnych kandydatów, abyśmy mieli w tej chwili 4 kandydatów w mieście, przynajmniej z 3 w powiecie, a mamy 2 tu i 2 tutaj, więc stwierdziłem, że trzeba zacząć działać. Tu z Krzysztofem związałem swoją jak gdyby przyszłość na te ostatnie 4 lata i uważam, że to się udało.
Jeden drugiemu zaufał, wyszło to bardzo dobrze. Rada Nadzorcza mi zaufała. Nawet sami politycy po cichu z Prawa i Sprawiedliwości mi mówią, że nigdy się nie spodziewali, że polityczny prezes może być tak dobry w tym, co robi, a jednak widzą, że robię świetną robotę. I uważam, że no, trzeba to robić dalej. I nie ukrywam, że cały czas jestem, bo też to zostało mi wyrzucone w wyborach właśnie na burmistrza, że nie mieszkam w Kole, bo wyprowadziłem się z miasta Koła, byłem rodowitym kolaninem, ale wyprowadziłem się 2 kilometry od Koła ze względu na ekonomicznych, bo było taniej kupić ziemię poza miastem niż w mieście i tam się pobudowałem. I to mi zarzucano, ale cały czas jestem związany, cały czas tutaj działam w 4 stowarzyszeniach, stworzyłem forum gospodarcze, zrzeszam przedsiębiorców, w szkole przyjaciele ekonomika, więc mówię, cały czas się rozwijam. A teraz buduje pan struktury Polski 2050 teraz, tak, w Konińskim Okręgu Wyborczym. Tak jest. Życzymy państwu miłej niedzieli i dziękuję bardzo. Dziękuję również pani, dziękuję państwu.